Trudne do wyjaśnienia tajemnice towarzyszą ludzkości od zarania dziejów. Postęp techniczny poszerza naszą wiedzę, dzięki czemu nie ustają wysiłki nad rozwikłaniem najbardziej frapujących zagadek współczesności. Badacze tajemnic. 31 sierpnia 1888 roku, godzina 3 w nocy. Londyn, dzielnica Whitechapel. Film zawiera rekonstrukcję zdarzeń. Ulicą idzie samotna kobieta. Zbliża się do niej mroczna postać. Napastnik dusi kobietę, a następnie wyciąga długi nóż. Wkrótce ciało znajduje policjant. Jest jeszcze ciepłe. Kobieta ma poderżnięte gardło. Zbrodni dokonał Kuba Rozpruwacz, którego tożsamości do dziś nie ustalono. Kuba Rozpruwacz. Kryjący się w mroku Kuba Rozpruwacz popełnił co najmniej kilka morderstw, lecz nigdy nie został schwytany. Jeden z najsłynniejszych seryjnych morderców na świecie grasował po ulicach Londynu przez 3 miesiące w 1888 roku. Zabił co najmniej 5 kobiet, a być może aż 11. Niektórym z nich usuwając narządy wewnętrzne. Policja przypisywała sprawcy znajomość anatomii i umiejętności chirurgiczne. Bez tego nie mógłby po ciemku wycinać narządów. Przerażające zbrodnie wywołały panikę w Anglii i za granicą. Był to pierwszy seryjny morderca o międzynarodowej sławie. Przyczynił się do niej efektowny przydomek – Kuba Rozpruwacz. Zbrodniarz nie został pojmany. Po prostu zniknął. Nasza ekipa udaje się do Londynu, by podjąć dochodzenie od początku. Nowe dowody wskazują na 2 podejrzanych. Jeden to lekarz ze Stanów Zjednoczonych, Francis Tumblety. Co zaskakujące, drugim jest kobieta. Mary Piercy. Zespół sprawdzi doświadczalnie, czy była ona dość silna, żeby popełnić te zbrodnie. Nacisk 5 kg z każdej strony wystarczy, żeby ofiara straciła przytomność. Porówna charakter pisma Tumblety'ego z tym domniemanego sprawcy. Prześledzi prawdopodobną drogę jego ucieczki. I skonfrontuje profile psychologiczne 2 podejrzanych z materiałem dowodowym. Tożsamość Rozpruwacza pozostaje zagadką od ponad stulecia. Podejrzanymi byli autor Alicji w Krainie Czarów Lewis Carroll i impresjonista Walter Sickert.
Jeszcze dziwaczniejszy domysł dotyczył rodziny królewskiej. Książę Albert Wiktor, wnuk królowej Wiktorii, często bywał w okolicy, gdzie dokonywano zabójstw. Podobno miał dziecko z miejscową dziewczyną, a królowa miała kazać uciszyć wszystkie kobiety, które o tym wiedziały. Według najnowszej hipotezy, rozpruwacz nie był mężczyzną. Już w czasach tych zbrodni pojawiły się przypuszczenia, że to nie Kuba rozpruwacz, ale raczej Jill rozpruwaczka. Krążyły przeróżne hipotezy i absurdalne domysły. Policja jednak nigdy nie brała pod uwagę kobiety. W roku 2006 australijski genetyk zbadał ślinę z listu przypisywanego Kubie rozpruwaczowi. Z badania wynikało, że zapieczętowała go kobieta. Nasza ekipa podążyła tym tropem. Brent Tervey, jeden z najwybitniejszych autorów profili psychologicznych, postanowił zidentyfikować rozpruwacza. Jego metody wykorzystuje się w szkoleniu agentów specjalnych. Stuart Evans także pracuje nad ustaleniem tożsamości zbrodniarza. Jako były brytyjski policjant zna sprawę od podszewki. Nowa podejrzana, Mary Piercy, w 1890 roku poderżnęła gardło żonie swojego kochanka i jej dziecku, za co została skazana na śmierć. Cięcie było głębokie, niemal odcięła jej głowę. Listy do rodziny pisane przez Piercy podczas procesu dają wgląd w jej psychikę. Mam tu notatki z procesu. Listy sporo mówią o tym, jaka była Piercy. Dochodzenie zaczynamy od psychologicznego portretu sprawcy. Ekipa udaje się na miejsce pierwszego zabójstwa. Zdjęcia i opisy nie wystarczają. Trzeba na miejscu poznać układ przestrzenny, akustykę. Pierwsza ofiara, 31 sierpnia 1888 roku, Marianne Nichols. Marianne Nichols znaleziono o 3:45 na ówczesnej ulicy Bucks Row. Po obu stronach szyi miała bardzo głębokie cięcia. Brzuch został rozcięty nożem o długim ostrzu. Jej zwłoki leżały na chodniku. Tu stał rząd wiktoriańskich kamienic, a tam był Essex Wharf. Zaułek, mrok, mały ruch, wczesna pora. Idealne okoliczności zakazanej schadzki lub zabójstwa. Jak sprawca mógł zwabić tutaj ofiarę? Był zwykłym klientem prostytutki? Często prowadziły one klientów w znane sobie odludne miejsca. Zabójca wcale nie musiał znać tej okolicy. Mógł być pewien, że prostytutka zaprowadzi go w ustronny zakątek, gdzie nie będzie świadków. To była cicha uliczka w bok od pobliskiej ruchliwej drogi. Zaczyna się wyłaniać profil sprawcy. Był wrogo i agresywnie nastawiony do kobiet. Nasi badacze usiłują ustalić, kim był jeden z najsłynniejszych morderców wszechczasów, Kuba Rozpruwacz. Grasował on w przeludnionej londyńskiej dzielnicy nędzy Whitechapel.
Większość jej mieszkańców przymierała głodem. Dlatego wiele kobiet uciekało się czasem do prostytucji. Zabójstwa kobiet wywołały panikę. Londyńskie gazety podsycały histerię, epatując drastycznymi szczegółami. To była wielka sensacja tamtych lat. Postęp techniki drukarskiej umożliwił wzbogacanie relacji ilustracjami. Zwykle były to ponure, przerażające ryciny. Prasa zrobiła z Kuby rozpruwacza potwora. To był najgłośniejszy zbrodniarz w tamtym czasie. Krótko po zabójstwach w gazetach zaczęły się ukazywać rzekome listy od sprawcy. Większość stanowiła mistyfikację cynicznych dziennikarzy. Jeden z nich podpisano Kuba Rozpruwacz i przezwisko się utrwaliło. Był już przydomek. Prasa zaczęła go obudowywać legendą i miała pożywkę na wiele lat. List datowany 15 października uznano za autentyczny. Zaadresowany był do organizacji patrolującej ulicę. Dołączono do niego pół ludzkiej nerki. Czwartej ofierze, Catherine Eddowes, zabitej 2 tygodnie wcześniej, usunięto właśnie nerkę. Zabójca wyciął jej lewą nerkę i macicę. Sposób potraktowania większości ofiar stanowi klucz do opracowania profilu rozpruwacza. Jeśli leżała na ziemi, najłatwiej mu było poderżnąć gardło w ten sposób, a następnie wykonać drugie cięcie. Potem zabójca okaleczał zwłoki. Druga ofiara, 8 września 1888 roku, Annie Chapman. Ciało Annie Chapman zostało potwornie okaleczone, gardło podcięte aż do kręgów szyjnych, zmasakrowany brzuch, wycięta macica. To było coś nowego. Dochodzi zatem usunięcie narządu. Charakterystyczną cechą tych zbrodni jest bezpośredni atak na seksualność. Okaleczał ich narządy płciowe. To nie przypadek. Zajmowało mu to sporo czasu. Za każdym razem. Wymagało to użycia specjalnego noża. Badacz sprawy rozpruwacza, Donald Rumbelow, ma hipotezę na temat narzędzi zbrodni. Z sekcji zwłok Chapman i Eddowes wynika, że użyto noża o długim, prostym ostrzu z ostrym szpicem. Dochodził aż do kręgosłupa. Rozpruwacz dwukrotnie omal nie odciął ofiarom głowy. Brzytwą czy nożykiem by tego nie dokonał. To jest nóż do amputacji. Szybko, bezboleśnie wchodzi w ciało, tnie i wychodzi. Użycie noża amputacyjnego mogło ułatwić identyfikację sprawcy. Popularny od samego początku mit o Kubie Rozpruwaczu przypisuje mu wiedzę medyczną. Okaleczenia były jednak bardzo brutalne. Mógł ich dokonać każdy, kto miał pojęcie o anatomii. Podejrzewany przez nasz zespół Amerykanin Francis Tumblety prawdopodobnie miał niezbędną wiedzę medyczną. Twierdził, że ma odpowiednie dyplomy, ale pewnie były fałszywe. W każdym razie był znanym zielarzem, czy raczej szarlatanem. Oficjalnie nie przedstawiono mu zarzutów, ale tajemniczy list oficera Scotland Yardu stawia go w kręgu podejrzanych. Napisany został wiele lat po zabójstwach.
Z którego roku pochodzi? Z 1913. Dla mnie niezwykłe było to, że wcześniej nie słyszałem o Tumbletim, a wydawało mi się, że przeczytałem wszystko na temat rozpruwacza. Kiedy trafiłem na nowego podejrzanego, uznałem to za przełom. Bo przecież w leksykonie to nazwisko nie figuruje. List pochodził z Wydziału Specjalnego Scotland Yardu, tajnej komórki wywiadowczej. Jego archiwa nie są dostępne, ale nasza ekipa zdobyła inne materiały, w tym jedyną znaną fotografię Tumbletiego. Znane było jego zamiłowanie do efektownych mundurów, chociaż brak informacji, by dosłużył się jakichkolwiek stopni wojskowych. Mundur nieznanej formacji i pikielhauba. Futrzana narzuta, order Legii Honorowej, jakiś medal, strój stylizowany na wojskowy. Oszustwami Tumblety zajmował się już w młodości. Wychował się w Rochester w stanie Nowy Jork. Już jako nastolatek podawał się za lekarza. Złą sławę przyniosła mu sprzedaż fałszywych lekarstw i preparatów w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie. Gdy grunt zaczynał mu się palić pod nogami, czmychał. Prawdopodobnie w czerwcu 1888 roku przybył do Anglii, a w okresie działania rozpruwacza przebywał w Londynie. Nasza ekipa przypuszcza, że wynajmował pokój w tym budynku zwanym wtedy Battery Street Inn. To o jedną przecznicę od Berner Street. Właśnie tam znaleziono trzecią ofiarę, Elizabeth Stride, w noc, kiedy rozpruwacz zamordował dwie kobiety. Była to tak zwana podwójna zbrodnia. Pod Battery Street 22 mieszkał Amerykanin, który ulotnił się po podwójnej zbrodni. Nazywano go lokatorem z Battery Street. Wyprowadził się, ponieważ właścicielka zauważyła plamy krwi na jego ubraniu i wezwała policję, sądząc, że może to mieć związek z zabójstwem Liz Stride na sąsiedniej ulicy. Znaleziono ją około pierwszej w nocy na Berner Street. To morderstwo różni się od pozostałych. Możliwe, że sprawcy przeszkodzono. Jedyne obrażenia to podcięte gardło oraz posiniaczone ramiona i klatka piersiowa. Brak tu sygnatury rozpruwacza, oznak nienawiści do kobiet i kobiecości, agresji wobec narządów płciowych i pragnienia upokorzenia ofiary. Musimy uwzględnić te różnice. O 1:45 na nieodległym Mitre Square znaleziono zwłoki Catherine Eddowes, również okaleczone. Kwadrans później widziano, jak lokator z Battery Street opuszcza pensjonat. Udał się w kierunku wschodnim. Wiemy o tym na podstawie zakrwawionego skrawka fartuszka Catherine Eddowes, znalezionego w bramie na Goldstone Street. Jeśli mordercą jest lokator z Battery Street, porusza się na wschód. O jakim terenie mówimy? Jaka odległość dzieli miejsca tzw. podwójnej zbrodni? Jak widać, niewiele. To niecała mila kwadratowa. Czy jednak sprawca dwóch zbrodni zdążyłby wrócić na godzinę drugą na Battery Street? Przejdźmy się tam, sprawdzimy, ile czasu to zajmuje. Z Mitre Square, miejsca śmierci Eddowes, śledczy ruszają na wschód, na Berner Street, gdzie zginęła Stride. Tu porzucono fartuszek. Tamten budynek stał tam wtedy? Tak, witryna sklepu była wtedy bramą, w której rozpruwacz porzucił zakrwawiony kawałek fartucha. To ten sam budynek. Przejście zajmuje niecały kwadrans.
Nawet przy dzisiejszym ruchu sprawca zdołałby zbiec z miejsca drugiego zabójstwa, by dotrzeć na godzinę drugą na Batty Street. Batty Street 22 było tam. Obok był przesmyk prowadzący na Berner Street. Z Mitre Square może tu dotrzeć różnymi drogami, ale wiadomo, że morderca szedł bocznymi uliczkami na wschód, w stronę Whitechapel, aż dotarł tutaj. Jeśli Kubą rozpruwaczem był lokator z Batty Street, bez trudu dotarł tu w kwadrans z Mitre Square. Nazwiska lokatora nigdy nie ustalono, ale Stuart Evans wpadł na inny trop. Szukałem jakiegokolwiek opisu lokatora z Batty Street i trafiłem na notatkę prasową o Amerykaninie, którego zatrzymano, podejrzewając, że to właśnie on. Powód aresztowania sporo mówi o charakterze tej postaci. Zarzucono mu czyn nierządny. Amerykański lekarz oszust Francis Tumblety został aresztowany w Londynie 7 listopada 1888 roku, krótko przed ostatnią zbrodnią. Jednak nie za zabójstwo, lecz czyn nierządny. Tumbletiego przełapano na stosunkach biseksualnych i homoseksualnych. Aresztowano go zaś za czyny lubieżne z czterema młodzieńcami. Nie wiązał się z kobietami. Prawdopodobnie wręcz ich nienawidził. Tumblety opowiadał, że miał kiedyś żonę, którą bardzo kochał, ale ta okazała się prostytutką. W efekcie małżeństwo się rozpadło, a on więcej nie zadawał się z kobietami. To ktoś, kto ma pojęcie o medycynie i nienawidzi kobiet, także prostytutek. Nie ufa im. Jego nienawiść jest wręcz patologiczna, o czym świadczy kolekcja macic. Psychopatyczna natura Tumbletiego przejawiała się w zbieraniu i klasyfikowaniu ludzkich macic. Segregował je według warstw społecznych. Podobny proceder uprawiał rozpruwacz. Wycinał i zbierał narządy. Tumbletiego aresztowano drugi raz pod tym samym zarzutem, tuż po ostatnim morderstwie. Zapomniany artykuł prasowy rzuca nowe światło na jego zatrzymanie. Zawiera on wypowiedzi samego Tumbletiego. Ciekawy jest wywiad z nim ze stycznia 1889 roku. Przyznaje w nim, że przebywał na Whitechapel i że przypisywano mu zbrodnie rozpruwacza. Zatem był tam wtedy, kiedy się to stało. Oczywiście nie przyznaje się, że jest Kubą rozpruwaczem, ale że został aresztowany pod takim zarzutem. Nie było przeciw niemu twardych dowodów zabójstw, więc żeby się łatwo nie wymknął, zarzucono mu czyn nierządny. So they actually charged him with gross indecency. Fakt, że był podejrzany, na ponad stulecie utajniono w policyjnych kartotekach. To rzecz jasna nie dowodzi, że Tumblety był rozpruwaczem, ale uprawdopodobnia tę tezę i potwierdza, że faktycznie był podejrzanym, jak sądziliśmy. Tumblety wyszedł za kaucją 16 listopada i natychmiast popłynął do Ameryki pod nazwiskiem Frank Townsend. Zmienił nazwisko, uciekł. To pokazuje, że chciał się ukryć, robić dalej swoje, żeby mu nikt nie przeszkadzał. Nie świadczy wprawdzie, że miał coś na sumieniu, ale z pewnością nie chciał być śledzony czy obserwowany. Jego dalsze losy nie są znane aż do 1903 roku, kiedy prasa doniosła, że zmarł na serce w St. Louis.
Inne szczegóły dają do myślenia, każą się przyjrzeć postaci zabójcy. Ówcześni śledczy nie dawali wiary pogłoskom, jakoby rozpruwaczem była kobieta. Już w czasach tych zbrodni pojawiły się przypuszczenia, że to nie Kuba rozpruwacz, ale raczej Jill rozpruwaczka. Może była akuszerką, pomagała usuwać ciążę albo nie lubiła prostytutek. Krążyły różne domysły. Policja dostawała mnóstwo listów z przeróżnymi hipotezami i wymysłami. Nigdy jednak poważnie nie brała pod uwagę kobiety jako sprawczyni. Aż do roku 2006, kiedy to okazało się, że DNA z jednego z listów od rozpruwacza należy do kobiety. Brent Turvey sprawdza, czy kobieta taka jak nasza podejrzana jest dość silna fizycznie, żeby dokonać tak brutalnych mordów. David Cook jest wykładowcą Ośrodka Antropologii Fizycznej Uniwersytetu Southbank. Czy ktoś taki jak Mary Piercy jest w stanie powalić i uśmiercić kogoś w ten sposób? Jakiej siły to wymaga? Niezbyt wielkiej. Jeśli chwyci ofiarę za szyję obiema rękami, nacisk o sile 5 kg na tętnicę szyjną wystarczy, żeby straciła ona przytomność. Specjalistyczna waga odzwierciedlająca rozkład nacisku pod różnymi kątami przekazuje pomiary do komputera. Mierzy nacisk wywierany na manekina przez kobietę postury Piercy. Nie jest to zbyt stabilna pozycja, ale skuteczna. Jeśli usiądziesz ofierze na klatce piersiowej, pozycja będzie stabilniejsza. Również będziesz mogła ją dusić, a ona cię nie zrzuci. Nacisk wywierany na gardło ofiary zostaje zarejestrowany, przeliczony i zilustrowany na wykresie. Wywierany przez ochotniczkę nacisk jest zobrazowany na monitorze. Widzimy tu trzy siły w trzech wymiarach. Zielona linia przedstawia nacisk boczny, czyli niewielkie przesunięcia dłoni. Czerwona linia to nacisk od przodu w tył, również wynika z niewielkiego ruchu rąk. Największą wartość obrazuje linia niebieska, pionowy nacisk na krtań. Jego maksimum wyniosło około 380 N, czyli niecałe 39 kg siły przy stałym nacisku od 32 do 36 kg. Jaka siła jest potrzebna do obezwładnienia ofiary, a jaka do jej uśmiercenia? Przy duszeniu przez 3-4 minuty wystarczy wywierany na krtań nacisk 16 kg. Tutaj znacznie został przekroczony. Znacznie, czyli nie musiałby być wywierany przez dłuższy czas. Zatem kobieta takiej postury bez trudu poradziłaby sobie z tymi ofiarami. Tak, w określonych okolicznościach to bardzo możliwe. Podwójne zabójstwo popełnione przez Mary Piercy przypomina nieco zbrodnię rozpruwacza. Miała romans z Frankiem Hogiem, więc zamordowała jego żonę i dziecko. Tę przerażającą zbrodnię popełniła we własnym domu. Według niektórych przejawiała naturę seryjnego mordercy. W epoce wiktoriańskiej była to Priory Street. To ten sam budynek? Tak, właśnie tam Piercy popełniła te zbrodnie. Przez te drzwi musiała wyprowadzić wózek dziecięcy. Zwabiła żonę, kochanka do siebie i zatłukła ją pogrzebaczem, a następnie udusiła dziewczynkę.
Potem upchała zwłoki do wózka, żeby je wywieźć. Zabiła je z zazdrości, żeby mieć kochanka tylko dla siebie. Dokąd się udała? Zapewne tam. Przeszła pod wiaduktem. Hogg znaleziono z głęboko poderżniętym gardłem, tak jak u ofiar rozpruwacza. Zapiski z procesu Piercy tłumaczą jednak to okaleczenie. Podcięcie szyi miało praktyczny cel. Piercy musiała upchnąć zwłoki w wózku, żeby je wywieźć. Dzięki nacięciu ułożyła głowę tak, że całość się zmieściła. A w przypadku ofiar rozpruwacza służyło to ich uśmiercaniu przede wszystkim. Można już porównać próbki pisma mordercy i Francisa Tumblety'ego. Nie łączyłabym tych listów z tymi zbrodniami, z wyjątkiem jednego. Tożsamość psychopatycznego mordercy zwanego Kubą Rozpruwaczem wciąż jest przedmiotem badań. Policja otrzymywała setki listów, w których autorzy podawali się za mordercę. Większość zignorowano jako głupie żarty. Poza tym, do którego dołączono fragment ludzkiej nerki. Nadany miał być z piekła, a zamiast podpisu kończy go zdanie: spróbuj mnie złapać, panie Lask. Do listu dołączona była nerka. Oto jego treść. Panie Lask, przesyłam panu nerkę pewnej kobiety, którą dla pana zakonserwowałem. Drugi kawałek usmażyłem i zjadłem ze smakiem. Mogę też panu przesłać okrwawiony nóż, którym ją wyciąłem. Cierpliwości. Podpisano: spróbuj mnie złapać, panie Lask. W latach 50. list zniknął z archiwum Scotland Yardu. Pewnie któryś wyższy oficer wziął go sobie na pamiątkę. Stuart Evans posiada jednak jedną z jego pierwszych kopii sporządzonych przez policję. Naszej ekipie dostarczono inny list rzekomego rozpruwacza. Dotarliśmy też do listów podejrzanego Francisa Tumblety'ego z okresu morderstw. Nie jestem specjalistą. Trzeba je przekazać grafologowi. Niech sprawdzi, czy te charaktery pisma są podobne. Warto zbadać, czy pismo Tumblety'ego przypomina któreś z naszych listów. Michel Dresbault jako grafolog sądowy wielokrotnie sporządzała ekspertyzy kryminologiczne i identyfikacyjne. Zbadała kilka listów przypisywanych rozpruwaczowi, by określić, który z nich może być autentyczny. Zbadałam wszystkie listy i nie sądzę, żeby napisał je morderca. Nie łączyłabym ich z tymi zbrodniami, z wyjątkiem jednego, podpisanego: spróbuj mnie złapać. Grafolog uznała list z piekła za prawdopodobny autentyk. Na podstawie charakteru pisma autora jest w stanie powiedzieć nam coś o jego osobowości. Widać tu pewne znaczące cechy. Należą do nich partie dolne liter. Te wydłużone tak, że zachodzą na słowa w linijkach poniżej, świadczą o naruszaniu stref seksualnych innych osób. Michel Dresbault wyciąga też wnioski z ortografii.
Moją uwagę zwróciły też błędy ortograficzne i specyficzna wymowa niektórych wyrazów. Widzimy tu słowa mister, preserved i toder. To irlandzka zbitka, a preserved napisano zgodnie z irlandzką wymową. Według mnie świadczy to o irlandzkich korzeniach autora. Francis Tumblety był Amerykaninem, ale jego ojciec Irlandczykiem. Grafolog porównała list z piekła z pismami Tumbletiego. Występuje bardzo wiele podobieństw między charakterem pisma mordercy i Tumbletiego. Więcej niż u większości ludzi. Wspólną cechą dwóch pism jest charakterystyczne łączenie wyrazów. W liście z piekła morderca łączy literę I z następnymi wyrazami w szczególny, niezwykły sposób. Tumblety też często łączy słowa, w tym I, z kolejnymi. Robi to w wielu zdaniach, w sposób charakterystyczny, zupełnie jak to ma miejsce w liście z piekła. Spójrzmy na te Y. U mordercy zachodzą one aż na wiersze poniżej. Nie na górne partie ich liter, ale sięgają aż za nie. Zamaszysta, o wiele za długa pętla. U Tumbletiego piękne duże Y. Nie dość, że zachodzą na dolne litery, to wręcz sięgają jeszcze niżej. Analiza wielu listów Francisa Tumbletiego upewniła mnie, że to on napisał list z piekła. Brent Terry opracował zaś profil rozpruwacza. Z dostępnego materiału dowodowego i zeznań świadków w sprawie zabójstw Kuby Rozpruwacza na Whitechapel wyłania się następujący profil. Dochodzenie w sprawie dwojga nowych podejrzanych może w końcu doprowadzić do ustalenia tożsamości słynnego seryjnego mordercy Kuby Rozpruwacza. Profiler sądzi, że pomogą mu w tym nowoczesne metody kryminalistyczne. Antropolog nie wyklucza, że zabójstw tych mogła dokonać kobieta. Były policjant stawia raczej na amerykańskiego szarlatana. Grafolog uważa, że mordercą był autor słynnego listu z piekła. Brent Terry zbadał obecny stan miejsc zbrodni i zrewidował dostępny materiał dowodowy. Sporządził nowoczesny profil XIX-wiecznego seryjnego mordercy. Z dostępnego materiału dowodowego i zeznań świadków w sprawie zabójstw Kuby Rozpruwacza na Whitechapel wyłania się następujący profil. Topografia. Przede wszystkim znajomość terenu wcale nie była mu niezbędna. Wiedza medyczna. Po drugie, sporej wiedzy medycznej nie towarzyszą umiejętności. Cięcia są nierówne, długie, niewprawne. Motyw. Natura okaleczeń, brutalność i agresja wskazują na motyw odwetowy, wściekłość sprawcy. Nienawiść do kobiet. Poza tym agresja jest skierowana na kobiecość ofiar, narządy rodne, piersi. Usuwał im łona, macice. To ewidentna oznaka mizoginizmu. Sprawca nienawidził kobiet i kobiecości. Opanowanie. Wreszcie jego metodyczny, zdecydowany, szybki sposób działania świadczy o patologicznie zimnej krwi.
Badacz porównuje sporządzony profil z materiałem ze spraw dwojga nowych podejrzanych. Najpierw Mary Piercy, którą skazano za zabójstwo żony kochanka i ich dziecka. Wprawdzie znajomość terenu nie była konieczna, ale Piercy mieszkała 6 kilometrów od Whitechapel. Od umiejętności chirurgicznych istotniejsza była znajomość anatomii. Brak dowodów, by Mary Piercy miała jakąś wiedzę medyczną. Oczywiście miała motyw, lecz jej niechęć była skierowana do dwóch konkretnych osób w określonych okolicznościach. To prowadzi nas do punktu czwartego – mizoginizmu. Nic nie wskazuje na to, żeby Piercy nienawidziła kobiet w ogóle. Nie żywiła agresji do kobiecości, nie czuła potrzeby upokarzania i defeminizowania. To był wyraz gniewu z powodu nieodwzajemnionej miłości. Cecha ostatnia – opanowanie i metodyczność. Zupełnie nie pasuje do Mary Piercy, którą miotały silne emocje. Profil Mary Piercy nie odpowiada zatem profilowi Kuby Rozpruwacza. Charakterystyka Mary Piercy nosi cechy obsesji. To morderczyni jednorazowa. Pora na Francisa Tumbletiego. Często bywał on w Anglii i jak wynika z dokumentów, przybył do Londynu w czerwcu 1888 roku, krótko przed pierwszymi napaściami na prostytutki. Podchodził do prostytutki na głównej ulicy, a ta prowadziła go w swoje ulubione miejsce. Podobnie jak to się odbywa obecnie. Zatem znajomość terenu nie była mu potrzebna. By móc podawać się za lekarza, podrobił dyplomy uniwersyteckie. Był samoukiem o ograniczonych umiejętnościach i wiedzy medycznej. Kuba Rozpruwacz znał położenie narządów, co idealnie pasuje do Francisa Tumbletiego. Był znany z nienawiści do kobiet, co spełnia kryterium numer 3 profilu Kuby Rozpruwacza. Żądza odwetu, uraza, mizoginizm, nienawiść do kobiecości. Pasuje to do Tumbletiego, który kobiet nie cierpiał i się z tym nie krył. Punkt piąty. Kuba Rozpruwacz to oprawca opanowany, chłodny, metodyczny. Tumblety nie tylko kolekcjonował macice, ale i klasyfikował je socjologicznie. Wyjątkowy psychopata traktujący ofiary jak przedmioty. Charakterystyka Francisa Tumbletiego, sporządzona przez Brenta Trueya, odpowiada zatem profilowi Kuby Rozpruwacza. Francis Tumblety jest na szczycie krótkiej listy podejrzanych w tej sprawie. Nasze dochodzenie pozwoliło nakreślić profil kryminologiczny najbardziej prawdopodobnego podejrzanego w tej sprawie, doktora Francisa Tumbletiego. Dalsze badania wraz z nowym materiałem dowodowym umożliwią być może ostateczne ustalenie tożsamości najsłynniejszego mordercy wszechczasów. Mamy coraz bogatszy materiał dowodowy. Kolejne dokumenty i dowody umacniały naszą wyjściową hipotezę. Żadne nie potwierdzają definitywnie, że Tumblety to Kuba Rozpruwacz, ale i tego nie wykluczają. Większość zignorowano jako głupie żarty. Poza tym, do którego dołączono fragment ludzkiej nerki. Nadany miał być z piekła, a zamiast podpisu kończy go zdanie: spróbuj mnie złapać, pani Lask. Do listu dołączona była nerka. Oto jego treść. Panie Lask, przesyłam panu nerkę pewnej kobiety, którą dla pana zakonserwowałem.
Drugi kawałek usmażyłem i zjadłem ze smakiem. Mogę też panu przesłać okrwawiony nóż, którym ją wyciąłem. Cierpliwości. Podpisano: spróbuj mnie złapać, panie Lask. W latach 50. list zniknął z archiwum Scotland Yardu. Pewnie któryś wyższy oficer wziął go sobie na pamiątkę. Stuart Evans posiada jednak jedną z jego pierwszych kopii sporządzonych przez policję. Naszej ekipie dostarczono inny list rzekomego rozpruwacza. Dotarliśmy też do listów podejrzanego Francisa Tambeltiego z okresu morderstw. Nie jestem specjalistą. Trzeba je przekazać grafologowi. Niech sprawdzi, czy te charaktery pisma są podobne. Warto zbadać, czy pismo Tambeltiego przypomina któreś z naszych listów. Michelle Dresbault jako grafolog sądowy wielokrotnie sporządzała ekspertyzy kryminologiczne i identyfikacyjne. Zbadała kilka listów przypisywanych rozpruwaczowi, by określić, który z nich może być autentyczny. Zbadałam wszystkie listy i nie sądzę, żeby napisał je morderca. Nie łączyłabym ich z tymi zbrodniami, z wyjątkiem jednego, podpisanego "Spróbuj mnie złapać". Grafolog uznała list z piekła za prawdopodobny autentyk. Na podstawie charakteru pisma autora jest w stanie powiedzieć nam coś o jego osobowości. Widać tu pewne znaczące cechy. Należą do nich partie dolne liter. Te wydłużone tak, że zachodzą na słowa w linijkach poniżej, świadczą o naruszaniu stref seksualnych innych osób. Tożsamość rozpruwacza pozostaje zagadką od ponad stulecia. Podejrzanymi byli autor Alicji w Krainie Czarów Lewis Carroll i impresjonista Walter Sickert. Jeszcze dziwaczniejszy domysł dotyczył rodziny królewskiej. Książę Albert Wiktor, wnuk królowej Wiktorii, często bywał w okolicy, gdzie dokonywano zabójstw. Podobno miał dziecko z miejscową dziewczyną, a królowa miała kazać uciszyć wszystkie kobiety, które o tym wiedziały. Według najnowszej hipotezy rozpruwacz nie był mężczyzną. Już w czasach tych zbrodni pojawiły się przypuszczenia, że to nie Kuba rozpruwacz, ale raczej Jill rozpruwaczka. Krążyły przeróżne hipotezy i absurdalne domysły. Policja jednak nigdy nie brała pod uwagę kobiety. W roku 2006 australijski genetyk zbadał ślinę z listu przypisywanego Kubie rozpruwaczowi. Z badania wynikało, że zapieczętowała go kobieta. Nasza ekipa podążyła tym tropem. Brent Tervey, jeden z najwybitniejszych autorów profili psychologicznych, postanowił zidentyfikować rozpruwacza. Jego metody wykorzystuje się w szkoleniu agentów specjalnych. Stuart Evans także pracuje nad ustaleniem tożsamości zbrodniarza. Jako były brytyjski policjant zna sprawę od podszewki. Nowa podejrzana, Mary Piercy, w 1890 roku poderżnęła gardło żonie swojego kochanka i jej dziecku, za co została skazana na śmierć. Cięcie było głębokie, niemal odcięła jej głowę. Listy do rodziny pisane przez Piercy podczas procesu dają wgląd w jej psychikę. Mam tu notatki z procesu. Listy sporo mówią o tym, jaka była Piercy.
Dochodzenie zaczynamy od psychologicznego portretu sprawcy. Ekipa udaje się na miejsce pierwszego zabójstwa. Nacisk o sile 5 kg na tętnicę szyjną wystarczy, żeby straciła ona przytomność. Specjalistyczna waga odzwierciedlająca rozkład nacisku pod różnymi kątami przekazuje pomiary do komputera. Mierzy nacisk wywierany na manekina przez kobietę postury Piercy. Nie jest to zbyt stabilna pozycja, ale skuteczna. Jeśli usiądziesz ofierze na klatce piersiowej, pozycja będzie stabilniejsza. Również będziesz mogła ją dusić, a ona cię nie zrzuci. Nacisk wywierany na gardło ofiary zostaje zarejestrowany, przeliczony i zilustrowany na wykresie. Wywierany przez ochotniczkę nacisk jest zobrazowany na monitorze. Widzimy tu trzy siły w trzech wymiarach. Zielona linia przedstawia nacisk boczny, czyli niewielkie przesunięcia dłoni. Czerwona linia to nacisk od przodu w tył, również wynika z niewielkiego ruchu rąk. Największą wartość obrazuje linia niebieska, pionowy nacisk na krtań. Jego maksimum wyniosło około 380 N, czyli niecałe 39 kg siły przy stałym nacisku od 32 do 36 kg. Jaka siła jest potrzebna do obezwładnienia ofiary, a jaka do jej uśmiercenia? Przy duszeniu przez 3-4 minuty wystarczy wywierany na krtań nacisk 16 kg. Tutaj znacznie został przekroczony. Znacznie, czyli nie musiałby być wywierany przez dłuższy czas. Zatem kobieta takiej postury bez trudu poradziłaby sobie z tymi ofiarami. Tak, w określonych okolicznościach to bardzo możliwe. Podwójne zabójstwo popełnione przez Mary Piercy przypomina nieco zbrodnię rozpruwacza. Miała romans z Frankiem Hogiem, więc zamordowała jego żonę i dziecko. Tę przerażającą zbrodnię popełniła we własnym domu. Według niektórych przejawiała naturę seryjnego mordercy. W epoce wiktoriańskiej była to Priory Street. To ten sam budynek? Tak, właśnie tam Piercy popełniła te zbrodnie. Przez te drzwi musiała wyprowadzić wózek dziecięcy. Bójstwa. Jak sprawca mógł zwabić tutaj ofiarę? Był zwykłym klientem prostytutki? Często prowadziły one klientów w znane sobie odludne miejsca. Zabójca wcale nie musiał znać tej okolicy. Mógł być pewien, że prostytutka zaprowadzi go w ustronny zakątek, gdzie nie będzie świadków. To była cicha uliczka w bok od pobliskiej ruchliwej drogi. Zaczyna się wyłaniać profil sprawcy. Był wrogo i agresywnie nastawiony do kobiet. Nasi badacze usiłują ustalić, kim był jeden z najsłynniejszych morderców wszechczasów, Kuba Rozpruwacz. Grasował on w przeludnionej londyńskiej dzielnicy nędzy Whitechapel. Większość jej mieszkańców przymierała głodem, dlatego wiele kobiet uciekało się czasem do prostytucji. Zabójstwa kobiet wywołały panikę.
Londyńskie gazety podsycały histerię, epatując drastycznymi szczegółami. To była wielka sensacja tamtych lat. Postęp techniki drukarskiej umożliwił wzbogacanie relacji ilustracjami. Zwykle były to ponure, przerażające ryciny. Prasa zrobiła z Kuby rozpruwacza potwora. To był najgłośniejszy zbrodniarz w tamtym czasie. Krótko po zabójstwach w gazetach zaczęły się ukazywać rzekome listy od sprawcy. Większość stanowiła mistyfikację cynicznych dziennikarzy. Jeden z nich podpisano Kuba Rozpruwacz i przezwisko się utrwaliło. Był już przydomek. Prasa zaczęła go obudowywać legendą i miała pożywkę na wiele lat. Ówcześni śledczy nie dawali wiary pogłoskom, jakoby rozpruwaczem była kobieta. Już w czasach tych zbrodni pojawiły się przypuszczenia, że to nie Kuba Rozpruwacz, ale raczej Jill Rozpruwaczka. Może była akuszerką, pomagała usuwać ciążę albo nie lubiła prostytutek. Krążyły różne domysły. Policja dostawała mnóstwo listów z przeróżnymi hipotezami i wymysłami. Nigdy jednak poważnie nie brała pod uwagę kobiety jako sprawczyni. Aż do roku 2006, kiedy to okazało się, że DNA z jednego z listów od rozpruwacza należy do kobiety. Brent Turvey sprawdza, czy kobieta taka jak nasza podejrzana jest dość silna fizycznie, żeby dokonać tak brutalnych mordów. David Cook jest wykładowcą Ośrodka Antropologii Fizycznej Uniwersytetu Southbank. Czy ktoś taki jak Mary Piercy jest w stanie powalić i uśmiercić kogoś w ten sposób? Jakiej siły to wymaga? Niezbyt wielkiej. Jeśli chwyci ofiarę za szyję obiema rękami, nacisk o sile 5 kg na tętnicę szyjną wystarczy, żeby straciła ona przytomność. Specjalistyczna waga odzwierciedlająca rozkład nacisku pod różnymi kątami przekazuje pomiary do komputera. Mierzy nacisk wywierany na manekina przez kobietę postury Piercy. Nie jest to zbyt stabilna pozycja, ale skuteczna. Jeśli usiądziesz ofierze na klatce piersiowej, pozycja będzie stabilniejsza. Również będziesz mogła ją dusić, a ona cię nie zrzuci. Nacisk wywierany na gardło ofiary zostaje zarejestrowany, przeliczony i zilustrowany na wykresie. Wywierany przez ochotniczkę nacisk jest zobrazowany na monitorze. Widzimy tu trzy siły w trzech wymiarach. Zielona linia przedstawia nacisk boczny, czyli niewielkie przesunięcia dłoni. Czerwona linia to nacisk od przodu w tył, również wynika z niewielkiego ruchu rąk. Największą wartość obrazuje linia niebieska, pionowy nacisk na krtań. Jego maksimum wyniosło około 300. Odzwierciedlająca rozkład nacisku pod różnymi kątami przekazuje pomiary do komputera. Mierzy nacisk wywierany na manekina przez kobietę postury Piercy. Nie jest to zbyt stabilna pozycja, ale skuteczna. Jeśli usiądziesz ofierze na klatce piersiowej, pozycja będzie stabilniejsza. Również będziesz mogła ją dusić, a ona cię nie zrzuci. Nacisk wywierany na gardło ofiary zostaje zarejestrowany, przeliczony i zilustrowany na wykresie.
Wywierany przez ochotniczkę nacisk jest zobrazowany na monitorze. Widzimy tu trzy siły w trzech wymiarach. Zielona linia przedstawia nacisk boczny, czyli niewielkie przesunięcia dłoni. Czerwona linia to nacisk od przodu w tył, również wynika z niewielkiego ruchu rąk. Największą wartość obrazuje linia niebieska, pionowy nacisk na krtań. Jego maksimum wyniosło około 380 N, czyli niecałe 39 kg siły, przy stałym nacisku od 32 do 36 kg. Jaka siła jest potrzebna do obezwładnienia ofiary, a jaka do jej uśmiercenia? Przy duszeniu przez 3-4 minuty wystarczy wywierany na krtań nacisk 16 kg. Tutaj znacznie został przekroczony. Znacznie, czyli nie musiałby być wywierany przez dłuższy czas. Zatem kobieta takiej postury bez trudu poradziłaby sobie z tymi ofiarami. Tak, w określonych okolicznościach to bardzo możliwe. Podwójne zabójstwo popełnione przez Mary Piercy przypomina nieco zbrodnię rozpruwacza. Miała romans z Frankiem Hogiem, więc zamordowała jego żonę i dziecko. Tę przerażającą zbrodnię popełniła we własnym domu. Według niektórych przejawiała naturę seryjnego mordercy. W epoce wiktoriańskiej była to Priory Street. To ten sam budynek? Tak, właśnie tam Piercy popełniła tę zbrodnię. Przez te drzwi musiała wyprowadzić wózek dziecięcy. Zwabiła żonę, kochanka do siebie i zatłukła ją pogrzebaczem, a następnie udusiła dziewczynkę. Potem upchała zwłoki do wózka, żeby je wywieźć. Większość jej mieszkańców przymierała głodem. Dlatego wiele kobiet uciekało się czasem do prostytucji. Zabójstwa kobiet wywołały panikę. Londyńskie gazety podsycały histerię, epatując drastycznymi szczegółami. To była wielka sensacja tamtych lat. Postęp techniki drukarskiej umożliwił wzbogacanie relacji ilustracjami. Zwykle były to ponure, przerażające ryciny. Prasa zrobiła z Kuby rozpruwacza potwora. To był najgłośniejszy zbrodniarz w tamtym czasie. Krótko po zabójstwach w gazetach zaczęły się ukazywać rzekome listy od sprawcy. Większość stanowiła mistyfikację cynicznych dziennikarzy. Jeden z nich podpisano Kuba Rozpruwacz i przezwisko się utrwaliło. Był już przydomek. Prasa zaczęła go obudowywać legendą i miała pożywkę na wiele lat. List datowany 15 października uznano za autentyczny. Zaadresowany był do organizacji patrolującej ulicę. Dołączono do niego pół ludzkiej nerki. Czwartej ofierze, Catherine Eddowes, zabitej 2 tygodnie wcześniej, usunięto właśnie nerkę. Zabójca wyciął jej lewą nerkę i macicę. Sposób potraktowania większości ofiar stanowi klucz do opracowania profilu rozpruwacza. Jeśli leżała na ziemi, najłatwiej mu było poderżnąć gardło w ten sposób, a następnie wykonać drugie cięcie.
Potem zabójca okaleczał zwłoki. Druga ofiara, 8 września 1888 roku, Annie Chapman. Ciało Annie Chapman zostało potwornie okaleczone, gardło podcięte aż do kręgów szyjnych, zmasakrowany brzuch, wycięta macica. To było coś nowego. Dochodzi zatem o podstawie zakrwawionego skrawka fartuszka Catherine Eddowes, znalezionego w bramie na Goldstone Street. Jeśli mordercą jest lokator z Batty Street, porusza się na wschód. O jakim terenie mówimy? Jaka odległość dzieli miejsca tzw. podwójnej zbrodni? Jak widać, niewiele. To niecała mila kwadratowa. Czy jednak sprawca dwóch zbrodni zdążyłby wrócić na godzinę drugą na Batty Street? Przejdźmy się tam, sprawdzimy, ile czasu to zajmuje. Z Mitre Square, miejsca śmierci Eddowes, śledczy ruszają na wschód, na Berners Street, gdzie zginęła Stride. Tu porzucono fartuszek. Tamten budynek stał tam wtedy? Tak, witryna sklepu była wtedy bramą, w której rozpruwacz porzucił zakrwawiony kawałek fartucha. To ten sam budynek. Przejście zajmuje niecały kwadrans. Nawet przy dzisiejszym ruchu sprawca zdołałby zbiec z miejsca drugiego zabójstwa, by dotrzeć na godzinę drugą na Batty Street. Batty Street 22 było tam. Obok był przesmyk prowadzący na Berners Street. Z Mitre Square może tu dotrzeć różnymi drogami, ale wiadomo, że morderca szedł bocznymi uliczkami na wschód, w stronę Whitechapel, aż dotarł tutaj. Jeśli Kubą rozpruwaczem był lokator z Batty Street, bez trudu dotarł tu w kwadrans z Mitre Square. Nazwiska lokatora nigdy nie ustalono, ale Stuart Evans wpadł na inny trop. Szukałem jakiegokolwiek opisu lokatora z Batty Street i trafiłem na notatkę prasową o Amerykaninie, którego zatrzymano, podejrzewając, że to właśnie on. Powód aresztowania sporo mówi o charakterze tej postaci. Zarzucono mu czyn nierządny. Amerykański lekarz oszust Francis Tumblety został aresztowany w Londynie 7 listopada 1888 roku, krótko przed ostatnią zbrodnią. Jednak nie za zabójstwo, lecz czyn nierządny. Ofiara 31 sierpnia 1888 roku, Marianne Nichols. Marianne Nichols znaleziono o 3:45 na ówczesnej ulicy Bucks Row. Po obu stronach szyi miała bardzo głębokie cięcia. Brzuch został rozcięty nożem o długim ostrzu. Jej zwłoki leżały na chodniku. Tu stał rząd wiktoriańskich kamienic, a tam był Essex Wharf. Zaułek, mrok, mały ruch, wczesna pora. Idealne okoliczności zakazanej schadzki lub zabójstwa. Jak sprawca mógł zwabić tutaj ofiarę? Był zwykłym klientem prostytutki? Często prowadziły one klientów w znane sobie odludne miejsca. Zabójca wcale nie musiał znać tej okolicy. Mógł być pewien, że prostytutka zaprowadzi go w ustronny zakątek, gdzie nie będzie świadków. To była cicha uliczka w bok od pobliskiej ruchliwej drogi. Zaczyna się wyłaniać profil sprawcy. Był wrogo i agresywnie nastawiony do kobiet.
Nasi badacze usiłują ustalić, kim był jeden z najsłynniejszych morderców wszechczasów, Kuba Rozpruwacz. Grasował on w przeludnionej londyńskiej dzielnicy nędzy Whitechapel. Większość jej mieszkańców przymierała głodem, dlatego wiele kobiet uciekało się czasem do prostytucji. Zabójstwa kobiet wywołały panikę. Londyńskie gazety podsycały histerię, epatując drastycznymi szczegółami. To była wielka sensacja tamtych lat. Postęp techniki drukarskiej umożliwił wzbogacanie relacji ilustracjami. Dochodzenie zaczynamy od psychologicznego portretu sprawcy. Ekipa udaje się na miejsce pierwszego zabójstwa. Zdjęcia i opisy nie wystarczają. Trzeba na miejscu poznać układ przestrzenny, akustykę. Pierwsza ofiara, 31 sierpnia 1888 roku, Marianne Nichols. Marianne Nichols znaleziono o 3:45 na ówczesnej ulicy Bucks Row. Po obu stronach szyi miała bardzo głębokie cięcia. Brzuch został rozcięty nożem o długim ostrzu. Jej zwłoki leżały na chodniku. Tu stał rząd wiktoriańskich kamienic, a tam był Essex Wharf. Zaułek, mrok, mały ruch, wczesna pora. Idealne okoliczności zakazanej schadzki lub zabójstwa. Jak sprawca mógł zwabić tutaj ofiarę? Był zwykłym klientem prostytutki? Często prowadziły one klientów w znane sobie odludne miejsca. Zabójca wcale nie musiał znać tej okolicy. Mógł być pewien, że prostytutka zaprowadzi go w ustronny zakątek, gdzie nie będzie świadków. To była cicha uliczka w bok od pobliskiej ruchliwej drogi. Zaczyna się wyłaniać profil sprawcy. Był wrogo i agresywnie nastawiony do kobiet. Nasi badacze usiłują ustalić, kim był jeden z najsłynniejszych morderców wszechczasów, Kuba Rozpruwacz. Grasował on w przeludnionej londyńskiej dzielnicy nędzy Whitechapel. Większość jej mieszkańców przymierała głodem, dlatego wiele kobiet uciekało się czasem do prostytucji.